Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy piątek. Ja właśnie założyłam chyba mój ulubiony zestaw, czyli mam jeans z H&M-u i bluza też z H&M-u. Uwielbiam tą bluzę, po prostu ten kolor jest cudowny. Na żywo jest troszeczkę bardziej taki wiosenno-zielony, w aparacie jest taki trochę zgaszony, dziwne to jest. Natomiast tak, te mam jeans uwielbiam, polecam, podlinkuję wam, bo co wstawię, jakie zdjęcie to pytacie, są super wygodne. Są takie lekko obcisłe po praniu i jak są nowe, natomiast później się rozciągają, więc nie brałabym za luźnego rozmiaru, jak mierzycie na początku. Ja najpierw zamówiłam 40, ostatecznie wymieniłam, w sensie zwróciłam i kupiłam 38, także polecam, naprawdę super wygodne i fajny kolor właśnie na wiosnę i lato, a ja teraz się zbieram, mam umówione, słuchajcie, paznokcie, miałam mieć na jutro, na sobotę, ale pani napisała do mnie, czy mogę przyjść w jakiś inny dzień i właśnie na dzisiaj był termin, więc stwierdziłam, że dzisiaj do południa fajnie będzie pójść i odświeżyć, bo już troszeczkę mam odrost. Niestety dzisiaj jestem bez samochodu, bo coś tam się dzieje, trzeba to sprawdzić, ale to nic, słuchajcie, lecę zaraz na tramwaj, dojadę raz, dwa i robimy świeżutkie paznokcie. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Fireflies and winters on our skates, one big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Przyszła do mnie paczka z nowościami od Basic Lab, więc pomyślałam, że pokażę wam, co jest w środku, bo sama jestem ciekawa, czym kierujesz się, wybierając produkt z ochroną przeciwsłoneczną. W ogóle bardzo ładna grafika. Mamy tutaj lekką emulsję ochronną SPF 50. I tutaj jest wszystko też o tych oznaczeniach na SPF-ach UVA, UVB, PPD, UVA w kółeczku, PA+++++. I co to jest HEF i R, także myślę, że warto się z tym zapoznać ogólnie przed sezonem letnim. Ja filtry do twarzy stosuję cały rok, ale wiecie, no zaczyna się sezon wiosenno-letni, taki wakacyjny za jakiś czas, więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę, zapoznać się z tymi oznaczeniami, bo teraz jest dużo tych filtrów, natomiast no nie wszystkie mają to, co trzeba. Ale tutaj mamy nowości, włącz skuteczne oczyszczanie. I mamy tutaj hashtag restart, nowe formuły płynów micelarnych i żeli z gamy Micelis. W torbie znajdziesz dwie nowości z gamy Micelis oraz dwa bestsellery, dermatologiczną emulsję myjącą w nowym opakowaniu oraz lekką emulsję ochronną SPF 50+. Tym samym nieśmiało przypominamy, że oczyszczenie dwuetapowe potrzebujesz także wiosną i latem, kiedy być może nie stosujesz ciężkiego makijażu, ale mamy nadzieję, że codziennie stosujesz filtry SPF. Zdecydowanie się zgadzam. I mamy tutaj, słuchajcie, taką torbę materiałową, która na pewno przyda się na zakupy. Ja uwielbiam takie torby, zawsze się przydadzą, czy na wyjeździe, czy gdzieś na zakupy. A w środku produkty, jest i wspomniany SPF 50 oraz mamy normalizujący płyn micelarny do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej oraz normalizujący żel oczyszczający. Także mamy i płyn micelarny i żel oczyszczający. Ja już przetestowałam wcześniej chyba wszystkie możliwe wersje tych żeli oczyszczających i każdy tak naprawdę się u mnie sprawdza, ale z przyjemnością przetestuję
te nowości, te nowe wersje, nową wersję żelu i płynu micelarnego. Tak jak widzieliście, na obrazku są jeszcze wersje kojąca i nawilżająca. I szczerze mówiąc, tą nawilżającą chyba lubię najbardziej. Natomiast z wielką chęcią przetestuję sobie właśnie te nowości. Wam daję znać, że mój kod dalej działa, także możecie śmiało korzystać przy zamówieniach na stronie. To nie jest element współpracy, to jest prezent, paczka PR-owa. Natomiast czasami pytacie, czy mój kod jeszcze działa. No najlepiej po prostu sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest Alice albo Alice20. Także ja dziękuję Basic Lab za przepiękną paczkę PR-ową, za nowości do testowania i piękną torebkę SPF. To nie blef. Także pamiętamy o nakładaniu SPF. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Jakoś tak ostatnio mi się urywały, w sensie nagrywałam coś, potem się urywało, nie nagrywałam tego dnia, więc są takie fragmenty, mam wrażenie, ale zaczynamy przygotowania do kolejnego wyjazdu. Lecimy, słuchajcie, do Włoch, na Sycylię. Bardzo się cieszę, bo ja tam jeszcze nigdy nie byłam. Trochę Włoch już w życiu zwiedziłam, bo byłam i w Rzymie, i we Florencji, w Wenecji, Pescarze, Rimini. No raczej w tych większych i popularniejszych miastach byłam, natomiast na Sycylii mnie jeszcze nie było i bardzo się cieszę, że właśnie teraz lecimy i właśnie przymierzam sobie, słuchajcie, stylówki, bo szykuję sobie, co chcę zabrać, mam już wszystko, wiecie, poprane, ale ja lubię sobie przed wyjazdem założyć konkretne rzeczy, zrobić zdjęcia i wtedy widzę, ile i czego potrzebuję. Teraz po tym wyjeździe do Londynu tym bardziej wiem, co mi się przyda, z kosmetyków głównie, bo zrezygnowałam z kilku rzeczy przed wyjazdem i wcale mi ich nie brakowało, więc można mieć mniej. Natomiast jeśli chodzi o ubrania, to jednak jak macie takie gotowe stylówki, to na miejscu łatwiej Wam się na coś zdecydować, bo ja wtedy na przykład przeglądam sobie zdjęcia i myślę sobie, ok, jak t-shirt, to mogę z tymi spodniami, z tą kurtką i na przykład z taką właśnie nereczką tutaj przewieszoną, więc mierzę sobie właśnie jedną stylówkę i zaraz będę wskakiwać w kolejną i myślę, że sobie przeprasuję niektóre rzeczy, bo na przykład te spodnie po praniu wydaje mi się, że wymagają zdecydowanie tego, żeby chociaż troszkę je przejechać żelazkiem. Jak Wy to oglądacie, to pierwszy vlog z wyjazdu będzie w sobotę, także kwiecień u nas taki, słuchajcie, intensywny wyjazdowy, ale tak, mierzę sobie stylówki i zaraz będę się pakować, bo dzisiaj już tak naprawdę wyjeżdżamy z Gdańska, jeszcze nie wylatujemy. Lot mamy, słuchajcie, z Warszawy, niestety z Gdańska nam za bardzo loty nie pasowały, ale tak, pomyślałam, że się do Was odezwę i w sumie tak zarzuciłam na szybko tą stylizację i mi się podoba. Ta kurteczka dodaje trochę koloru, to się łączy ze spodniami i jakoś tak fajnie wszystko gra, jakieś Vansy czy Adidasy do tego i myślę, że fajna stylówka na zwiedzanie, a te spodnie są fajne, bo właśnie nie są za grube, więc jeśli będzie ciepło, ale jeszcze nie tak ciepło na jakieś spódniczki, to myślę, że one będą idealne, więc na pewno je ze sobą zabiorę. Więc tak, słuchajcie, pierwsza stylówka wybrana, także jeszcze z pięć, bo lecimy w sumie na tydzień, ale wiecie, jeden dzień to będziemy wieczorem, więc raczej tylko taki strój do samolotu. Także ledwo co przylecieliśmy z jednego wyjazdu, minął tydzień, tydzień z kawałkiem, a my znowu wyjeżdżamy, ale tak nam się w tym miesiącu złożyło. W maju nigdzie nam nie pasowało, żeby lecieć, więc dwie wycieczki w jednym miesiącu. No dobrze, kochani, kończę powoli się pakować. Już część rzeczy jest tak naprawdę w walizce, także zostały mi tylko te t-shirty i jakąś bluzę wybrać. Także mam jeden taki zwykły biały z Uniqlo, jeden z H&M-u i dwa zwykłe t-shirty z Uniqlo. One są bardzo fajne, takie wręcz idealne, jeśli chodzi o rozmiar. Ten rękawek też się idealnie kończy w tym miejscu, w którym ja lubię. Więc wiecie, będę miała takie zwykłe t-shirty. A jak bierzecie takie basicowe rzeczy, takie gładkie, to wszystko potem do siebie pasuje, także mam podkoszulki, zwykłe t-shirty, tu jeszcze jakaś Kuby bluzka, w sensie koszulka, której chyba zapomniał, więc wezmę mu. No i się zastanawiam, czy brać spódniczkę, czy spodenki, bo nie chcę brać i tego, dlatego że mam już też sukienki w walizce, a myślę, że może by się to przydało, jeśli będzie ciepło, tylko właśnie nie wiem, czy faktycznie będzie tak ciepło. Kurczę, i nie wiem, no może spódniczka. Może bym spódniczkę wzięła, słuchajcie. Wyjęłam w weekend rzeczy takie letnie i wszystko wyprałam, także jest świeżutkie, pachnące. Także to, do tego ta kurtka jeszcze się przyda na wyjeździe. Na siebie biorę co innego. No i tutaj są takie te dłuższe spodnie, ale cieńsze. Myślę, że wezmę jedne leggingsy.
No i nie wiem tylko jeszcze jaką bluzę, taką, czy tą ze Stronga, czy może szarą z kapturem, także nad tym muszę się zastanowić. Ale poza tym już tutaj są właśnie włożone sukienki. Wydaje mi się, że powinna być taka pogoda, że wiecie, sukienka, wans, ewentualnie jakaś kurteczka, narzutka i będzie ok. A jak będzie cieplej, to można taką kurtkę jeansową zdjąć. Tutaj piżamy, skarpetki, majtki, wiecie, cała bielizna. No i tutaj kosmetyki mamy porozkładane w dwie takie torebki, dlatego że słuchajcie, teraz jak wracaliśmy z lotniska Stansted, to pani nam zwróciła uwagę, że coś mamy dużą torebkę i ona jest 20 na 20, ale już Wam ją pokażę, bo tam ma być albo 20 na 20, albo litr pojemność i to jest niby 20 na 20, zresztą tutaj jest napisane, tylko że wiecie, jak ona się rozszerza, tutaj ma taką szerszą podstawę, no to mieści trochę więcej, także ja nie wiem, ile tutaj jest pojemnościowo, bo takiej informacji tutaj nie widzę. No i jakby nie było żadnego problemu, byliśmy chyba już na trzech wyjazdach z tą kosmetyczką, że każdy miał swoją. I teraz pani zwróciła uwagę, że coś mamy tego dużo i wiecie, mówimy, że już to przechodziło na innych lotniskach, nikt nie zwracał na to uwagi. Mieliśmy teraz jedną taką na dwie osoby i właśnie pani spytała, czy to jedna, czy mamy dwie takie, czy to może jest na naszą dwójkę. Ja mówię, że właśnie na naszą dwójkę i pani nam przepakowała rzeczy, że część została w tym, a część dała nam taki woreczek i to jest ten wymiar też 20 na 20, ale jak widzicie, no nie jest takie szerokie, jest to zwykła taka folióweczka, więc tutaj wchodziło więcej. Także teraz włożyłam drugą część rzeczy w taki woreczek z IKEA, ponieważ one też mają litr. Mam takie w kuchni, także jeżeli macie też woreczki z IKEA, to zwróćcie uwagę, te litrowe idealnie się sprawdzą. Więc po prostu rozdzieliłam rzeczy na dwie torebki. No i tak tutaj jest większość moich, ale wiecie, jedno będzie w mojej walizce, jedno w Kuby. Jako że on już jest w pracy z walizką, no to ja po prostu wszystko dopakowałam i potem to rozdzielimy na dwie walizki. Ale tak, są tutaj płyny, w sensie szampon, płyn do kąpieli. Mimo tego, że zazwyczaj są to na przykład teraz w Londynie, był taki średni żel pod prysznicem i to było takie i do włosów, i do ciała. I tak nie do końca mi się to sprawdziło, więc wzięłam, zostały nam takie po Edynburgu próbki. No wiecie, tutaj mam jeszcze filtry, jakiś zapach, płyn do soczewek, odżywka do włosów, krem pod oczy, tutaj kosmetyki do makijażu, soczewki, pasta do zębów, także rozdzielimy to na dwie walizki. Także na razie z tego rezygnuję. Włożyłam sobie tutaj tą torebkę z bigordi, czy ją wezmę, zobaczymy, na razie jest na nią miejsce i też w sumie teraz nie planujemy przywozić nie wiadomo ile pamiątek. Statyw do aparatu, prostownica, szczoteczka do zębów, tutaj jest taka mała kosmetyczka, w ogóle te kosmetyczki są z Rossmana, jakbyście byli ciekawi, bardzo Wam ją polecam. Ta mała jest na kable do zegarka, do aparatu, do iPada jeszcze tutaj włożę i tutaj make-up, cały make-up tutaj mi się spokojnie mieści. Jeszcze jest luz i na to jeszcze tutaj pójdzie laptop. Jeszcze zobaczę, czy zabieram ze sobą na wyjazd, natomiast na pewno zabieram ze sobą do Włocławka, bo dzisiaj jedziemy najpierw właśnie do mojego domu rodzinnego, więc włożę tutaj, dokończę wszystko sobie wieczorem i rano i zobaczę, czy chcę, wiecie, czy potrzebuję zabierać na wyjazd. Więc tak, tutaj dołożę jeszcze, myślę, jedne buty i powinnam być spakowana. Oprócz tego zabieram też jakąś czapkę z daszkiem, tą nerkę z Uniqlo, żebym miała tutaj dokumenty i potrzebne rzeczy. I chyba wezmę tą torbę, natomiast będzie potrzebny też plecak, więc się teraz zastanawiam, czy potrzebna mi jest ta torebka, czy może ja po prostu wezmę sobie zamiast tego plecak i nerkę. Jednego dnia szykuje nam się taka, powiedzmy, większa wyprawa, więc przyda się, żeby każdy miał swój plecak. I ja zwykle ten plecak zabierałam właśnie do samolotu jako, o, znalazła się torba, której wczoraj szukałam, torba do butów, jako taki plecak właśnie do samolotu, dużo mieści, można tutaj też laptopa włożyć, więc w sumie może ja wezmę to, bo nie wiem, czy potrzebuję, jak mam tą jeszcze bigordi zabrać, to ja chyba nie potrzebuję na tym wyjeździe tej torby. No tak sobie teraz myślę. Wiecie, do samochodu mogę wziąć jeszcze teraz dwie i się zastanowić i po prostu przed wylotem, jak pojedziemy do Warszawy, to zdecyduję, które biorę, ale wydaje mi się, że chyba postawię na plecak, bo no na tym wyjeździe będzie mi po prostu jednego dnia plecak potrzebny. A w inne dni ja mogę sobie tutaj włożyć, wiecie, dokumenty, telefon i aparat, bo co więcej mi potrzebne. Okulary przeciwsłoneczne, jeszcze jakieś i pomadka do ust. Także myślę, że chyba teraz tak zrobię i właśnie tutaj włożę laptopa, a tą torebkę z Me & Bugs wezmę sobie awaryjnie do samochodu, gdybym zmieniła zdanie, ale wydaje mi się, że jednak plecak tutaj sprawdzi się
lepiej. No, także jak widzicie, co wyjazd, to troszeczkę inaczej się człowiek pakuje. Niby za każdym razem idzie lepiej, ale też każdy wyjazd jest inny. Inaczej się spędza czas, inna pogoda. Już zabieracie, wiecie, troszeczkę inne rzeczy, także ja teraz to wszystko dopakuję. Dopijam kawę i szybko jeszcze usiądę do komputera wygrać jeden film i później już tylko przed wyjazdem będę musiała ten, który oglądacie, załadować na YouTube, ale to jutro rano. Także dopakuję to wszystko, siadam z kawą do komputera, a potem jeszcze zrobię takie, wiecie, szybkie sprzątanie w mieszkaniu, dosłownie kilka rzeczy, wyniosę śmieci, gdzieś tam zlew chciałam przetrzeć, kuchnię tak troszeczkę i może delikatnie odkurzę, żeby było przyjemniej, kiedy się wróci. A, no i kwiatki muszę podlać, także dajcie znać, czy też lubicie przed wyjściem tak szybko posprzątać. Wiadomo, że zawsze coś się zostawi przy pakowaniu, nigdy nie jest idealnie, ale ja lubię wracać do takiego w miarę czystego mieszkania, że wiecie, łazienka jest w miarę czysta, łóżko pościelone, gary nie czekają, brudne, w zlewie, no i przede wszystkim śmieci wyniesione, także tak, idę chyba najpierw wyrzucę te śmieci, słuchajcie, a potem się spakuję, bo potem przynajmniej nie będę musiała iść i z walizką, i z workami na śmieci, bo muszę dojechać właśnie do Kuby do pracy, dlatego też on zabrał już swoją walizkę, a ja zabieram swoje rzeczy, także już nie gadam, tylko biorę się do roboty. Zabieram ze sobą tą torebeczkę do, wiecie, że jak idziecie do sklepu, to możecie rozłożyć taką małą reklamówkę. Ja to kupiłam w IKEA, ale są też w innych sklepach, widziałam w Rossmanie i tak dalej. Super nam się to sprawdziło, bo zawsze jak szliśmy do sklepu, to nie musieliśmy już, wiecie, kupować jakiejś reklamówki, także super. Powerbank, książka, jeszcze Kindle mi się ładuje, iPad też, także przed wyjściem wszystko tutaj włożę i wiecie, jeszcze mogę sobie to wszystko poukładać we Wrocławku dzisiaj, ale no wszystko już tutaj wkładam, czapka z daszkiem. Jeszcze mam leki, zawsze coś zabieramy na ból głowy, na przeziębienie, gdyby coś kogoś łapało i wiecie, takie zwykłe przeciwbólowe. No i ja też zawsze biorę witaminy, witaminę D, także leki. A jeszcze grzebień, baterie do aparatu, to się przyda i okulary. No słuchajcie, chyba plecak to będzie jednak lepsze rozwiązanie, plecak i nerka. I chyba jestem gotowa. A no jeszcze maszynka. Nie wiem, dziewczyny, jak wy robicie, kiedy jedziecie na dłużej niż, nie wiem, 3 dni. Ale ja lubię mieć zawsze ze sobą i czasami zabierałam, czasami nie, ale zwykle, wiecie, jeździłam też z większym bagażem. Odkąd lecę z podręcznym, to zawsze mam takie, czy mogę, czy nie mogę, to jednak ostrza. Nie można ostrych rzeczy zabierać, ale według tych informacji, które ja znajduję w internecie, jeśli to jest na takim, wiecie, plastikowym, to można mieć ze sobą, natomiast jeśli by to była jakaś taka brzytwa, jakieś, wiecie, takie ostrza, takie żyletki, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, to tego już nie można, tak samo jak nożyczek i takich rzeczy, więc różnie jest z tymi przepisami. Fajne jest to, że ja to mam tutaj oddzielnie, więc jeśli mi wyrzucą, to tylko pewnie wkład, a rączka zostanie. Także ja biorę, dajcie znać jak wy robicie, czy bierzecie ze sobą, czy kupujecie jakieś jednorazowe na miejscu. Ja sobie tutaj może gdzieś włożę. Także tak, mam to, mam też takie awaryjne, wiecie, jakieś wkładki i jeszcze tutaj sobie przelałam żel do demakijażu, bo bym zapomniała, więc muszę wcisnąć do którejś kosmetyczki i to będzie tyle. No dobrze, kochani, plecak jest, walizka jest, ja mam jeszcze tylko tutaj tą nerkę, kurtka przyda się na wyjeździe, po prostu nie biorę płaszcza, bo tam mi się on nie przyda, a teraz jest troszeczkę chłodno, więc żeby było, wiecie, do samolotu, czy teraz jak jedziemy, no i na miejscu jednego dnia się przyda, ale to zobaczycie, będziemy się
spinać. Mogę Wam zdradzić, że wchodzimy na Etnę, już się nie mogę doczekać. Także kurteczka tam się na pewno przyda. No i jeszcze wiecie, bluza i tak dalej. Ale tak, ja już gotowa, wychodzę, idę na SKM-kę i jadę do Kuby do pracy, bo on już tam pojechał właśnie z rzeczami, z walizką i po prostu już wsiądziemy tam u niego do samochodu, wiecie, nie będzie jechał z powrotem do domu i tak dalej, tylko ja dojadę i od razu jedziemy do Włocławka, prześpimy się u mnie w domu rodzinnym i jutro po 12 jakoś jedziemy do Warszawy, więc po prostu nie będziemy robić takiej większej trasy jutro jednego dnia. Także ja się zbieram i lecę na SKM-kę. Dojechaliśmy, słuchajcie, do Włocławka i tuż po zjeździe złapała nas jakaś ulewa. Jest jakieś oberwanie chmury i cały czas po prostu leje. Kuba właśnie poszedł, o, właśnie się błysło. Poszedł po bilecik i idziemy do Kauflandu na szybkie zakupy. Jakiś, wiecie, przekąsek i rzeczy na jutro rano. Oh my god, grad pada! Co to za pogoda jest? Ja nie wiem. Nie wiem, co tu się, słuchajcie, wydarzyło. W każdym razie jedziemy po jakieś rzeczy na kanapki i przekąski na jutro, na podróż. I tak, jedziemy już do mnie, do domu, także nasza wycieczka niezła, pokazuje. Co tu się dzieje? Grad pada! Ja muszę tak przebiec, nie mam kurtki! No dobrze, kochani, dojechaliśmy. Jest już później, tak naprawdę zjedliśmy kolację, posiedzieliśmy. Ja jeszcze pokończyłam dodawać opisy i miniaturki do filmów, które będą wchodziły na kanał, kiedy nas nie będzie. Także wiecie, wszystko musi być przygotowane, zrobione. No i jutro już, myślę, jakąś 12-13 będziemy mogli wyjechać prosto do Warszawy. Po prostu, wiecie, nie będziemy mieć takiej długiej jednej podróży. Bo gdybyśmy jechali z Gdańska, no to by trzeba było dużo wcześniej wyjechać, dalej jechać. Więc wiecie, dłuższa i bardziej męcząca podróż, a tak mamy taki przystanek, że my powoli zbieramy się do spania. Ja pomyślałam, że się z Wami pożegnam, żebym nie zapomniała, bo jutro będę rano tego vloga montować. My widzimy się oczywiście w czwartek na kanale, nie wiem jak będzie w maju, zobaczymy. Dajcie znać, czy też chcecie taką częstotliwość filmów. Jeśli tak, to pomyślę. Natomiast w czwartek powinien pojawić się monthly reset i potem w sobotę pierwszy vlog z wyjazdu, pierwszy vlog z podróży, także widzimy się w czwartek i w sobotę na kanale. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Takie, wiecie, przygotowania do kolejnego wyjazdu, ale tak się akurat w tym miesiącu u nas złożyło. Dajcie znać, czy byliście na Sycylii, czy może się wybieracie. Ja jeszcze nigdy nie byłam, więc bardzo się cieszę. No i mam nadzieję, że będziemy mieć piękną pogodę. Także zapraszam Was już niedługo, mam nadzieję, na pełne słońca vlogi z Sycylii. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I wciśnijcie też dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o kolejnych vlogach, żeby nie przegapić też tych z podróży, jeśli Was interesują. A ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!